Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne przygody dzielnego Samby na wyspie Banoja. Dzisiaj mamy misję Akt Rozpaczy. Jak widzicie, kupiłem sobie nowe słuchawki HyperX-y, dźwięk przestrzenny. I teraz słyszę doskonale wszystko, nic mi się nie zacina, nie psuje mi się mikrofon. Więc dobra, jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że misja długa nie będzie. Dzisiaj coś na szybko, bo dzisiaj jeszcze robiłem parę innych rzeczy. Dobra, kto następny? Let's go. Dobra. Odcinamy nóżkę jedną, drugą pyk. Wypijamy Energola i jedziemy. Co mamy w ogóle zrobić? Co mamy zrobić w akcie rozpaczy? Pomóż w ukończeniu napisu help na polanie. Dobra, no to jedziemy z koksem, idziemy im ukończyć to, co zaczęli. Dobra, tamten jeszcze żyje. Nie wstawaj. Leż spokojnie. Tam mamy pocieszyć, ale dobra, idę. Dobra. Ręce podcinane, głowa w sumie zmiażdżona. Pozbieramy sobie wszystko, co jest wokół. Oni tu będą pewnie żyć. Albo nie żyć w sumie, nie wiem. Nie wiem, jak się mówi na zombie. Żyją, nie żyją. O, dobra, mamy wodę. Ten tam żyje. O, wiedziałem, że nieżywi żyją. Leżeć tam, idź się kąpać. Patrz, jaka fajna czerwona woda. Nie podskakuj. Jednego mniej. Fuuu, dwie głowy naraz. No, no to normalnie combo. Dobra, mierzymy główkę. Nie, no skopiemy typa. Dobra, kolejna główka odcięta, pyk, poszło. Cztery stówki dla nas. Ciekawe, czy mieli coś jeszcze. Ty, ej, nie mieli nic. Dobra, gulnimy. Wypróżnimy Energola na raz. Nie podskakuj, dobra? Zmieniamy sobie broń. Dobra, jedziemy na to. Kolejna maczeta. Ej, 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 ej. Chciałem tą. Dobra. Ja tu non-stop głowę odcinam. Patrz, jak fajnie. Exp sam wpada. Dobra, 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 ogarnij dupsko, nie? Pyk. Główka poszła. Dobra, zbieramy wodę. Wszystko, co się przyda. Energol. O, tu jeszcze ktoś jest. Paskudo. Dobra, kolejna główka poszła. Tu jest jeszcze szwendacz.
Kolejna główka. Zobaczymy, co tam jest. Wow. Ciekawe, co tu może być? A, dobra. Dobra, weźmiemy to. Nie, nie bierzemy tej misji. Bierzemy dalej, jak to rozpaczy. Bierzemy mamonę. Co tu jeszcze jest ciekawego? Nic. Kurde. Jak się włączało latarkę? Na te. Dobra, na te. Pozbieramy sobie wszystko, co tu leży. W sumie nie ma nic ciekawego. Otworzymy, będzie jaśniej. Dobra. Gasimy latareczkę i idziemy tam, gdzie mamy iść. Kurde, z buta to jest dość kawałek. Dobra, trochę się jeszcze z nimi pobijemy tutaj. Którędy by tu cisnąć? Nie wstawaj, nie męcz się. Dobra, zapytamy mu główkę. Obok tu się jest? Nie. Tam jest na początku. O, potwieramy sobie, tak, no nie. Trzeba potwierać skrzyneczki, kurde, plecaczki. I tak nikomu się już to nie przyda. Ciśnie z buta. No i na co biegłeś? Na co się stawiałeś? Dobra, jeszcze 160 metrów. Tam sobie podejdziemy, niech energia się naładuje. Dobra, mamy go. O, mydło. O, przydałoby się, wykąpałbyś się. Jaki brudas. Jeszcze tylko 90 metrów. Tu mamy jeszcze dwóch. Ale gały. Dobra, mamy to. Wow, to jest slow motion. Tutaj poszło gładko. A tu to mam zrobić. Jeszcze 44 metry. Albo miałem schizę, albo tam ktoś stał. A? Jednak stał. I pyk z górki. O kurde, nie trafiłem. Kontrola lotu. Kontrola lotu. Minęliśmy się z celem. Poszło. Ale mi broń. Zrobimy sobie tak. Teraz tak, ekwipunek. Wymienimy sobie. No i gitara, to mi się podoba. Teraz możemy śmiażdżyć.
No, jesteśmy koło tej latarni. Tu jakieś świry zaraz tam pewnie wybiegną. O, są tam już. Pyk! Mamy jednego szwendacza. Połamiemy ich wszystkich. Ale ty jesteś brzydki! Nie chcę mi się z nim tak naprawdę bić. Dobra, poszedł na dwa granaty. Ich mi nie szkoda. Jeszcze tego tu. Przybieg na szybki wpierdol. Kurde. Ty też jesteś brzydka. Ale dostał w łeb, pyk! Poszło. Kurde. Ale w pysk stają. Woo! I znowu ten mamy slow motion. Dobra, mięso, mięso. Dobra. Teraz mamy te kartoniki. Tam mamy je poprzynosić. I misję Akt Rozpaczy będziemy już mieć chyba w 90% skończoną. Dobra, jeszcze jeden kartonik. Tego co weźmiemy, taki samotny tutaj. To czemu go nie wziąć, nie? Dobra, i położymy go tu. Pyk, pięknie. Jeszcze tutaj przyjdziemy, zobaczymy czy coś czasem o tu się da otworzyć. Pyk, to otwieram, to nam się nie przyda. Plecaczek, pięknie. Skrzyneczki tu już otworzyłem. No i ciśniemy tutaj do tej latarni. O! Co mogę kupić u ciebie? Średnia aptekarka, dobra, to mnie nie interesuje. To mnie nie interere akurat. Dobra, jedzenie mu trzeba przynosić. Nie mam jedzenia. Umrzyj z głodu! Gulnij się, zmęczony pewnie jesteś. Jumbo Jet! Tutaj nie ma nic. Tutaj pieniążki. Tutaj pieniążki. O kurde, rurę podniosłem. Na kim mi ta rura? Sprzedam ją w sumie. Albo wymienię na coś. Dobra. Naprawiamy, naprawiamy, naprawiamy. I tylko tyle mogę naprawić. No dobra. Ulepszyć, nie ulepszamy nic. Karabin elektryczny. Ale naboi żadnych nie ma.
Dobra, trudno. Jakieś plany, kurde. Wcześniej tego nie zauważyłem. Grałem w to tyle razy. Dobra. I nasz cel. Ale ty nic nie masz dla nas. To pogadamy sobie z tym Jamesem. Excellent. Look, you're more than welcome to stay here. Wow, dostałem pochodnie chyba. Nieważne co dostałem, ważne, że zrobiłem dobry uczynek. No i tym akcentem kończę, bo przeszliśmy misję akt rozpaczy. Może, że jeszcze tutaj jest? Nie, nie ma już tu nic. Wydarzenia to tam będę robił od czasu do czasu, jak kogoś spotkam po drodze. I następna misja będzie któraś z tych czterech, jeszcze wybiorę. A jak nie będzie pobocznych, to będę robił główne. Więc... żegnam się z wami, ale przed tym chciałbym jeszcze zaprosić was na mój fanpage na Facebooku Ryoko Life, na Twitter... nie Twittera. Tak, Twittera. Mi się to zawsze myli z Twitchem, nie wiem czemu. Ale chciałbym was zaprosić na mojego Twittera, na Facebooka. Wszystko o nazwie Ryoko Life, tak jak macie w kanale, wystarczy wpisać. Oczywiście jeszcze umieszczę linki do kanałów w komentarzu. I chciałbym wam powiedzieć, że oficjalnie jestem już autorem, więc jeżeli chcecie wesprzeć mnie w tym, co robię, tak żeby mi to już jakoś lepiej szło, możecie wpływać te, wpłacać też pieniądze na mojego Patronite'a, bo jestem tam zarejestrowany. Jeżeli chcecie, żebym na przykład robił jakiś giveaway, wiadomo, ja to robię z własnych pieniędzy, tak? Ale jeżeli chcecie, żebym, nie wiem, robił jakieś konkursy, żeby na moim komputerze to płynniej szło, możecie zawsze mnie wesprzeć. Oczywiście nie musicie, ale możecie, jeżeli chcecie. Do niczego nie namawiam, ale zachęcam. Bo to, co robię, robię dla was. I przy okazji dla siebie. Więc to by było na tyle z mojej strony. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się serdecznie. Cześć!